Od wielu lat robisz świetne, wysokoobrotowe silniki. Masz w ofercie legendarnego SUV-a. Pracujesz w Hondzie. Pewnego dnia przyszedł szef i kazał Ci wsadzić do niego hybrydę. Co z tego wyszło? Zapraszam na test. Samochodem, o którym dzisiaj opowiem, jest oczywiście Honda CR-V. Dostałem ją do testu dzięki uprzejmości Hondy Polska. I co fajne, udało mi się kolejnym samochodem pojechać nad morze. Także raz, że fajna wycieczka, dwa, jest możliwość potestowania samochodu w trasie, to jak się spisuje, a myślę, że jest to dosyć istotne, szczególnie w przypadku hybrydy, bo o ile w mieście taki silnik, taka jednostka to jest rzecz kapitalna, no to pytanie, jak sprawuje się to w trasie. Ja pełen test przeprowadzę już będąc z powrotem w Warszawie, teraz stoję nad morzem, przekazuję Wam troszkę widoczku, chociaż chyba słabo widać, ale na początek takie pierwsze wrażenia, pokazuję Wam, jak ten samochód wygląda. Myślę, że dosyć kontrowersyjny jest tył w tym aucie. Ja wrzuciłem taką ankietę na Instagram, pytając, czy dziwny równa się fajny. No i w zasadzie głosy rozłożyły się póki co, jak ostatnio sprawdzałem, 50 na 50. Czyli jest to coś kontrowersyjnego, nie każdemu się to podoba. Gdybym ja się miał wypowiedzieć, to uważam, że przód jest super, dokładnie taki, jak sobie go wyobrażam w CR-V-ce. No tył podoba mi się trochę mniej, chociaż to znowu jest chyba taki kazus jak z Jazzem. Mi się Jazz na początku w ogóle nie podobał. Uważałem, że jest po prostu dziwny. Im dłużej go miałem, tym bardziej jakby przyzwyczaiłem się do niego, a na końcu stwierdziłem, że jest super. Tutaj te moje pierwsze wrażenia były, jeśli chodzi o tył oczywiście, średnie. Opatrzyłem się przez kilka ostatnich dni i jest w zasadzie coraz lepiej. Także, no ale to oczywiście kwestia gustu. Ale przód, tak jak powiedziałem, już chyba taki typowo hondowski, tak jak to w CR-V-ce sobie wszyscy wyobrażamy. Myślę, że jeśli chodzi o przód, jest naprawdę w porządku. Jeśli zapytacie, jak to wygląda w środku, to wygląda to mniej więcej tak. Jakość materiałów jest bardzo dobra. Przez całą trasę ani razu nic nie zaskrzypiało, czy to na nierównościach, czy to na szybkiej drodze. Także jest to też potwierdzenie tego, że wnętrze jest wykonane w bardzo dobry sposób. Na pewno to, co mi się nie podoba, to te drewniane, oczywiście w wielkim cudzysłowie, wstawki. Ja akurat tego nie lubię, no ale to akurat jest tutaj tak dobrane, także to nie każdy to musi mieć. Uważam, że bez tego wygląda wnętrze dużo, dużo lepiej. No i kolejny samochód, który nie ma czego? Drążka skrzyni biegów. I powiem tak, kiedyś wydawałoby mi się to, że jest coś nie tak, że to jest słabe i w ogóle dzieje skrzynia, hello. A powiem szczerze, to jest kolejne auto z takim rozwiązaniem. Ja się do tego w moment przyzwyczajam. Okazuje się, że wcale ten drążek nie jest potrzebny przy skrzyni automatycznej. To jest fajne rozwiązanie. Oczywiście o skrzyni się wypowiem, jak już przyjadę do Warszawy. Wrócę, będę miał też większy pogląd. Ale no, to są te skrzynie, które jakby nie są najlepsze i najprzyjemniejsze do jazdy. Ale wnętrze jako całość całkiem w porządku. Szczególnie jak na SUV-a, czyli samochody, za którymi ja nie przepadam, które często tutaj mają dziurę i parę przycisków, ale dziura i tutaj nic nie ma. Tutaj jest to wykonane naprawdę ok. Co do miejsca z tyłu, to jest już rewelacja. Tutaj naprawdę miejsca jest bardzo dużo. Mamy trochę syf, no ale jesteśmy nad morzem, także musicie wybaczyć. Ale tak jak mówię, na miejsce z tyłu na pewno nikt narzekał nie będzie. No dobra, to my idziemy nad morze. Idziemy też pojeździć po tych wszystkich nadmorskich miejscowościach. I widzimy się w Warszawie. No i jesteśmy w Warszawie, czyli mam za sobą kolejne kilkaset kilometrów pokonane z nadmorza, plus oczywiście jakieś nadmorskie miejscowości, plus Warszawa. Łącznie CR-V-ką od odbioru przejechałem 1102 km na ten moment, także mogę już coś powiedzieć na temat tego modelu. Wydostaniemy się z osiedla i możemy pogadać. Zacznę od silnika i od skrzyni, bo są to rzeczy, które w zasadzie w tym modelu są najważniejsze. Tak jak powiedziałem na wstępie, jest to wersja hybrydowa. Mamy tu w zasadzie trzy silniki, czyli jeden spalinowy, dwa elektryczne oraz skrzynię ECVT. Nie będę się wypowiadał jakoś bardzo szczegółowo odnośnie budowy tej skrzyni. Jeśli Was to interesuje, to bardzo fajnie opowiedział o tym Maciek Pertyński, także wskoczcie do Pertyna na kanał i sobie zobaczcie, jeśli ten aspekt Was konkretnie interesuje. Ja postaram się skupić na takim aspekcie, co czuje kierowca, jak się tym jeździ, odnośnie takich subiektywnych wrażeń już z samej jazdy, a nie od strony technicznej. I teraz tak, mamy tutaj 184 konie mechaniczne, także taka wartość już bardzo przyzwoita i do codziennej jazdy jest to coś, co w zupełności wystarcza i do miasta, i na trasę. Ogólnie
w zasadzie do każdych warunków, przy czym, tak jak widzieliście na początku, mamy tutaj guziczki, co oczywiście oznacza, że mamy skrzynię automatyczną, a w tym przypadku skrzynię bezstopniową. W dużym skrócie, to nawet nie jest skrzynia bezstopniowa, bo tu jest jeden stopień i jedno przełożenie. I znowu wracamy do tego, o czym ja już 1000 razy mówiłem, tutaj powiem znowu to samo. To jest coś, co w mojej opinii odbiera bardzo dużo przyjemności z jazdy. Ja wiem, że wszyscy idą w tym kierunku, ale to nie znaczy, że ma mi się to podobać. Może się za jakiś czas do tego przyzwyczaję. I oczywiście pewnie jeśli znacie takie skrzynie, to wasze pierwsze skojarzenie to będzie to, czy w zasadzie dwa skojarzenia, że będzie wyło i że będzie głośno. Dokładnie tak jest tutaj, tu jakby Ameryki nie odkryjemy. Przy czym taka dziwna rzecz, jak ruszacie od samego startu i skrzynia i silnik zachowują się w porządku, bo i dźwięk silnika i jakby sprzężenie silnika ze skrzynią daje to, że ten dźwięk jest w porządku. Przy czym możecie sobie wyobrazić, że to jest trochę tak, jakbyście ruszyli swoim samochodem, albo nie wiem, wyprzedzali jakiś samochód, zredukowali do trójki, gaz do dechy, jedziecie, silnik wyje, to jest normalne. Jest ten moment, kiedy już powinno być 4, 5, 6, tu tego nie ma, on wyje, aż dojedziecie do tej prędkości, którą chcecie jechać i dopiero wtedy przestanie. Ja powiem, może to powinienem powiedzieć na końcu, powiem to na początku. Ja ten samochód bardzo lubię, uwielbiam Hondę, mam nawet prywatnie Hondę, od wielu lat jeżdżę Hondami i bardzo cenię tę markę, ale będę mówił, tak jak w przypadku każdego testu, jak mi się coś nie podoba, to o tym mówię i to mi się nie podoba, więc szkoda, że tutaj mamy takie rozwiązanie, ale co zrobić? No trzeba jakoś z tym żyć. To nie jest oczywiście coś, co zabije radość w ogóle z posiadania samochodu, bo tak nie jest. Na pewno jest też duża grupa klientów, która w ogóle na to nie będzie zwracała uwagi, no ale ja w tej grupie nie jestem, także mi się to średnio podoba. Co do samego napędu, to teraz tak, dynamika, tak jak powiedziałem, jest naprawdę w zupełności wystarczająca. Nie miałem żadnego problemu, jeśli chodzi o wyprzedzanie, czy to na szybkiej trasie, czy gdzieś tam na jakichś wolniejszych drogach. Co ciekawe, od startu ten samochód jest naprawdę bardzo dynamiczny. Mamy tutaj napęd na 4 koła, przyspieszenie do setki to tam 9,2 bodajże, 9 z hakiem, także na papierze też już całkiem znośnie, poniżej 10 sekund, jak na SUV-a, myślę, że bardzo w porządku. Troszkę brakuje może dynamiki przy wyższych prędkościach, ale to nie jest coś, co będzie Was męczyć. Spokojnie dacie radę tym samochodem wszędzie pojechać i tym się zupełnie nie powinniście martwić. Kwestia tylko oczywiście przyzwyczajenia do dźwięku. No i to, o co chodzi w SUV-ie hybrydowym, czyli spalanie. Moje spalanie na dystansie te 1100 km, jak pokazuje komputer, to 6,8, przy czym zdecydowana większość to była trasa. I teraz tak, w mieście, w Warszawie, jeżdżąc na co dzień, uzyskiwałem spalanie rzędu niecałych 6 litrów, 6,2 to był chyba maks, takiej średniej jazdy tylko po mieście. Zdarzało się też mniej, ale to oczywiście zależało od jazdy i od warunków. Ale w trasie spalanie rośnie dosyć sporo, bo gdzieś w okolice 8 litrów przy szybszych autostradowych prędkościach, przy czym to jest oczywiście domena silników hybrydowych, czyli to, że one są odwrotnie niż na przykład, nie wiem, powiedzmy diesle. Jesteście przyzwyczajeni, że w mieście pali więcej, w trasie pali mniej, to oczywiście z hybrydą jest odwrotnie. Ona w mieście dzięki temu, że będzie bardzo często wykorzystywała prąd, a w trasie, no to już jakby wiadomo, w większości jedziemy na silniku spalinowym, tak w dużym skrócie, to w trasie będzie paliła więcej, także dochodziło to nawet do 8, nawet do 9 litrów. Ale koniec końców przy większości jazdy w trasie, czyli tej mniej ekonomicznej, spalanie zatrzymało się na poziomie 6,8. Także jak na ten rozmiar samochodu i taką wagę ponad 2 tony, to jest bardzo, bardzo przyzwoicie. Myślę, że nawet więcej niż przyzwoicie, jest naprawdę ok. Spotkałem się z opiniami, że w CRV-ce jest głośno na trasie. Powiem tak, do 120 nie przeszkadza mi to zupełnie, oczywiście pomijając wycie przy przyspieszaniu. Moim zdaniem jest wyciszona w porządku, gdzieś tam przy 140-150, no to już w większości samochodów robi się głośniej. Tutaj gdybym nie miał tego dźwięku od skrzyni, nie zwróciłbym uwagi na to, że jest mi za głośno. Nie powiedziałbym tak na pewno. Troszkę odniosę się do wnętrza, do tego, jak się tutaj czuję. I teraz tak, jeśli chodzi o spasowanie, o wykonanie, o materiały, bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Jak nie chcecie, żeby się z Was śmiali, i mówię to i do producentów, nie róbcie tego, i do klientów, nie kupujcie tego, bo wygląda to strasznie. Oczywiście to jest moja opinia, nie trzeba się z nią zgadzać, ale według mnie to wygląda bardzo słabo. To takie drewno a la po co? Naprawdę po co?
pierdoła, ale oczywiście jak można tego nie mieć, to nie miej tego u siebie. Ale cała reszta bardzo w porządku. Czepię się mocno jednej rzeczy, czyli wyświetlacza, ogólnie tutaj multimediów. No 2008 rok jak nic. I trochę dziwnie, bo jakby no nie pasuje to do tego samochodu, który jest samochodem bardzo nowoczesnym. Działa to po pierwsze nie za szybko, no widzicie w tej chwili. Po drugie wygląda archaicznie, niestety. No i no zobaczcie, po naciśnięciu guzika tyle czasu mija, aż coś się zmieni. No jest tutaj jakby słabo. Na szczęście nie przełożyło się to na funkcjonalność i na korzystanie z tego, bo tak, dźwięk w mojej wersji bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry. Jest szacun. Parowanie z telefonem, czy przez Bluetooth, czy przez Android Auto, czy Apple CarPlay, również zero problemów. Jedno z aut, w których jak macie podpięty telefon, na przykład na Bluetooth, leci piosenka, wysiadacie, coś załatwiacie, wracacie, wsiadacie do samochodu, to jest jeden z modeli, w którym to parowanie następuje najszybciej. Bo naprawdę wsiadałem, włączałem, praktycznie za chwilę grała piosenka ta, która kończyła się przy wysiadaniu i tutaj duży plus. Także wygląd słaby, funkcjonalność i jakby samo już działanie na co dzień, co w sumie ważniejsze, bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra. Zegary. Mówiłem też wielokrotnie, że tych zegarów nie lubię, potem zacząłem się do nich przekonywać. Te takie 50-50, nie ma tu rewelacji, nie jest też źle, są dość czytelne, można sobie zmieniać przyciskami oczywiście na kierownicy wartości. Po lewej stronie macie stan naładowania baterii, czyli takie w zasadzie wskazania od hybrydy, po prawej paliwo, na środku prędkość. I na górze pewna nowość, czyli tak jak w tej chwili, na przykład naciskając gaz, mamy skalę power i skalę charge, czyli ładowanie. Oczywiście działające przy hamowaniu czy odpuszczaniu gazu. No i power, kiedy silnik elektryczny przekazuje moc, która napędza samochód. I plus minus przy kierownicy, oczywiście to nie jest zmiana biegów, bo tych biegów tutaj nie ma. Tak zwana rekuperacja, to też myślę, że wiecie, o co chodzi. Oczywiście minus to ta rekuperacja mniejsza, prawo większa. Ona się po iluś tam sekundach resetuje do takiego poziomu standardowego. Nie bardzo da się tym zwolnić do zera, ale to działa, zwiększa po prostu i siłę hamowania, i tym samym stopień ładowania baterii. To już też chyba robi się coraz bardziej standardem, czy w hybrydach, czy w pluginach nawet. Fajna rzecz. O, albo spróbujemy teraz, zobaczcie, będziemy ruszać od zera, tutaj możemy pojechać troszeczkę szybciej, także ja się nie będę odzywał, a Wy posłuchajcie tego fantastycznego dźwięku. Jedziemy. Ja już bym chciał zmienić bieg. Nie wiem, czy to było słychać. Odpuściłem gaz. Teraz się robi oczywiście cicho. Jadę tyle, ile mogę. Dalej nie rady, ale ona do momentu, kiedy nie przyspieszycie, jest ten taki jednostajny dźwięk. Wkurza to trochę. Ja nie wiem, jeśli jeździcie CVT od paru lat, to dajcie znać, bo może ja oczywiście przesadzam. Ja dużo jeździłem ze skrzyniami bezstopniowymi, ale to nie jest tak, że jeździłem tylko z taką skrzynią. Ja się nigdy do tego nie przyzwyczaiłem na tyle, żeby to polubić, ale napiszcie mi, bo może mówię źle. Może uważacie inaczej, na przykład po roku jeżdżenia takim samochodem w ogóle się na to nie zwraca uwagi. Ja zwracam bardzo. Przejdźmy może do wielkości tego samochodu, do tego, jak tutaj można się zapakować. Jechaliśmy w cztery osoby z pełnym bagażem w bagażniku i zero problemów, jeśli chodzi o ładowność. Ten bagażnik w wersji hybrydowej stracił około 60 litrów, ale on ma nadal prawie 500, także jest to wartość bardzo dobra, moim zdaniem, spokojnie wystarczająca do wakacyjnych podróży. Oczywiście dużo mniejsza niż na przykład w RAV-ce, ale to nie jest mniejsza, ale jest nadal w porządku, nadal wystarczająca. Miejsce z tyłu, ja oczywiście tam w trasie nie jechałem, ale nikt nie narzekał. Jak wsiadałem, to miejsca jest dużo, tak jak pokazywałem. I co ciekawe, to jest samochód, który jest tym cholernym SUV-em, którego ja nie lubię, czy ogólnie SUV-ów nie lubię, ale to, co mnie się rzuca w oczy w tym samochodzie, i wpływa na to prowadzenie tego samochodu, to, że po pewnym czasie, właśnie jak jedziecie gdzieś w trasie, pojeździcie więcej, troszkę się czujecie jak w kompakcie. Nie jest za wysoko. On trochę gubi te wady SUV-ów, czyli to całe kołysanie, bujanie na zakrętach i tak dalej, mało precyzyjne układy często. Oczywiście on nie będzie jeździł jak hot hatch, ale Honda potrafi zrobić coś takiego, że samochody, które nie są w żadnym konkretnym aspekcie najlepsze, może poza bezawaryjnością, składając w całość, po prostu lubimy nimi jeździć, lubimy w nich przebywać i na pewno w bardzo dużej mierze wpływa na to,
prowadzenie tego samochodu. Słaby wygląd wyświetlacza tyczy się też niestety kamery, bo zobaczcie, jak to wygląda. On jest troszkę za mały, no i ta jakość, szczególnie wieczorem, no szału nie ma, ale oczywiście jeśli chodzi o praktyczną stronę, wszystko tu widać i to, że kamera jest, jest ok, są dynamiczne linie, także jest w porządku, mogłoby po prostu dzisiaj już wyglądać troszkę ładniej, ale to tylko tyle. A co do skrzyni, to znowu oczywiście drive, tego drążka wcale tutaj być nie musi. Zwrócę też uwagę na jedną rzecz odnośnie silnika, bo to jest też hybryda, w której chyba najmniej czuć ten moment przełączania się silnika spalinowego do łączania silnika elektrycznego, czy w zasadzie przełączania ze spalinowego na elektryczny. Bardzo rzadko, w zasadzie praktycznie nie czuć tego, żeby silnik się włączał. Jedziecie sobie na hybrydzie, to często słyszycie to nagle uruchomienie, dźwięk, wibracje i tak dalej. Tutaj tego nie ma. A jeśli jest, to w bardzo, bardzo małym stopniu. I to jest bardzo duża zaleta, bo to czasami przeszkadza. A czego mi tutaj troszeczkę brakuje? To tak, przyczepię się. Head-up. On oczywiście może być, ale to jest head-up na szybce, tej takiej wyciąganej tutaj. I to jest coś, co kompletnie nie ma sensu, aby to zamawiać, bo to wygląda beznadziejnie i ja w żadnym samochodzie head-upów na szybce nie polecam. Jak ma być head-up, to rzut przed samochód na szybę, że tak powiem, i wtedy to jest kapitalna sprawa. Druga rzecz, której troszkę mi brakowało, ładowanie indukcyjne telefonu. Szkoda, że tego nie ma, mam dosyć wysoką wersję, ale nawet bardziej niż to ładowanie, brakuje mi tu miejsca po prostu na telefon, bo on się tu nie mieści. Mój telefon się tu nie mieści. Jak go gdzieś tu wrzucimy, to albo sobie zajmujemy miejsce na napój, albo nawet jak jest, no to też lata. Tu go nie położymy, bo tutaj nie jest wyścielone to takim materiałem, który ten telefon utrzyma, więc delikatny minus, bo to jednak dzisiaj dosyć ważny aspekt. Także takie dwie może pierdołki i też troszeczkę brakowało mi. Ostatnio jechałem Superbem, dokładnie tą samą trasą, w to samo miejsce i jechałem też w nocy. I jak się człowiek przyzwyczai do LED-ów matrycowych, do tego, jak ta droga jest doświetlana, no to potem LED-y ok, ale jak brakuje tego wycinania i tak działającego jak w Superbie, czy no właśnie w tej Skodzie, którą jechałem, no to troszkę słabo. Ale ogólnie światła, jeśli chodzi o LED-y, wiadomo, jest ok. Z kolei ogromny plus i mega za to pochwalę, to mi się bardzo rzadko zdarza, bo ja często takie systemy nawet wręcz wyłączam, ale jak sobie włączycie tempomat na trasie i włączycie utrzymanie w pasie ruchu, to ja powiem szczerze, włączyłem to tylko po to, żeby potestować i zostałem na tym, całą trasę tak jechałem, bo tak jak tutaj macie na przykład zakręt, ten samochód tak kapitalnie trzyma pas ruchu, nie jeździ od lewej do prawej, nie wiedząc, gdzie jest ta linia, nie szuka sobie ciągle, gdzie jest ten pas, tylko po prostu utrzymuje się w środku pasa ruchu, ale przede wszystkim łuki, lewo, prawo. Naprawdę ja w zasadzie oczywiście nie można nie trzymać kierownicy i zasnąć, bo i tak samochód wjedzie, bo oczywiście tak nie będzie, ale w zasadzie wystarczy lekko trzymać kierownicę, że tak powiem, nadzorować, a samochód sam sobie w bardzo, bardzo precyzyjny sposób w te zakręty wjeżdża i wow! To jest na pewno wow, bo nie spodziewałem się, zdziwiłem się, że sam z tego tyle korzystałem, także mega szacun. Troszkę słabo czytanie znaków z kolei, bo średnio to działało, często się gubił, nie pokazywał, ale ja akurat z tego jakoś mało korzystam, także to mi jakoś tam nie przeszkadzało. No ale przejdźmy do tego aspektu ukochanego, ile to kosztuje? Otóż, ceny startują do około 140 tysięcy, dorzucacie AWD, pełen wypas, macie 180-190. Czy to jest dużo, to sobie odpowiedzcie sami. W każdym razie jakieś 160 tysięcy, żeby taką wersją dobrze wyposażoną, z tą hybrydką pod maską wyjechać z salonu, myślę, że trzeba kalkulować. To jest oczywiście Wasza decyzja. Ja powiem tak, albo może inaczej. Za te pieniądze dostajecie legendarnego SUV-a, bo to jest legendarny samochód, legendarny model, Honda CR-V. Oprócz oczywiście bezawaryjności, całej historii i tak dalej, co jest dla mnie legendarnego w tym samochodzie, to jest to, że nawet ja, czyli osoba, która SUV-ów nie lubi, chyba setny raz to powiedziałem, chyba ani razu nie mówiła w kontekście tego samochodu jako wad takich typowych dla SUV-a, bo co potrafiła zrobić Honda? Zrobiła to, że ja jeżdżąc tym samochodem, nie czuję się, że jeżdżę SUV-em. Nie uważam, żeby SUV-y to były samochody dla osób, które lubią prowadzić auto, tylko kupują raczej z innych względów. Jakie one są, nieważne, czy to jest wygląd, praktyczność, bo słabe tereny, bo wyżej gdzieś wolą siedzieć, nieważne, ale
to chyba nie jest aspekt, że lubię jeździć autem, lubię je prowadzić. A CRV-kę możesz mieć właśnie z tego powodu, bo będziesz lubił ją prowadzić. I to jest dla mnie legendarny aspekt tego samochodu, czyli SUV stworzony przez markę dla osób, które lubią prowadzić samochód. I to jest naprawdę wow. I jeszcze jedna rzecz, tak prawie na koniec. Fajnym takim parametrem, gdzie można porównać, czy stwierdzić, czy samochód jest dobry, fajny, lubicie nim jeździć, lubicie w nim przebywać, jest to, że powiedzmy, jeździłem tym samochodem przez 5 dni, no i wsiadłem w jakiś drugi samochód, w jakiś trzeci, bo gdzieś tam, no nieważne, wsiadłem w inny samochód. I na następny dzień, albo nawet w ten sam po kilku godzinach, znowu wsiadłem w CRV-kę. I to jest moment, w którym wiecie, co myślicie na temat tego samochodu. Bo ja czasami mam tak, że właśnie przesiadam się z samochodów testowych, wracam do tego, którym jeździłem i tak, o, znowu tu, no jestem, to jestem. A za każdym razem, jak wsiadłem w samochód, położyłem łapy na tej skądinąd fajnej bardzo kierownicy, to mówiłem, wow, kurde, no zarąbisty. I to jest taki faktor, gdzie ja wiem, że ten samochód lubię, podoba mi się i bym go chciał. Czy kupiłbym hybrydę? Nie wiem. Gdybym jeździł w trasie, tylko i wyłącznie w trasie, to chyba nie. Ale gdybym robił 95% przebiegów po mieście, po zakorkowanym mieście, to już jak najbardziej tak. Wtedy bym taki napęd mocno rozważył. Gdybym miał kupić samochód żonie, znowu jak najbardziej tak. Na to, na przykład jak ona jeździ, na to, że jeździ 100% w mieście, wtedy to ma sens. Na trasę? Chyba bym się nie zdecydował, gdybym jeździł tylko i wyłącznie w trasy. Swoją ścieżką nie kupiłbym wtedy SUV-a. Ale tu już musicie odpowiedzieć sobie sami. Czy dopłacać do hybrydy? Jest bardzo dobrze zrobiona. Jak się zdecydujecie, bo rozważacie hybrydy, to będziecie z niej mega zadowoleni. No dobra, a tak na koniec, jak obejrzeliście to moje gadanie do końca, od początku do końca, to wpiszcie komentarz Automoto Vlog. Szacun dla wszystkich osób, które to zrobiły. Ciekawy jestem, ile ich jest, czy ktoś tak ogląda od samego początku do końca, także Automoto Vlog w komentarzu i dzięki wielkie. Dzięki dla każdego, kto oglądał i największy szacun dla tych, którzy ten komentarz piszą, bo będę wiedział, że są hardkorowcami. A ja standardowo zapraszam na kolejny test. Trzymajcie się. Cześć.